Hej, witajcie w niedzielę, zaczynamy nowego vloga, nie muszę wam mówić jaka jest pogoda. Pada, pada, jest temperatura na plusie, jest brzydko, aż się nie chce z domu wychodzić, nie chce się wstawać, nie chce się w ogóle ubierać, nic. Ja siedzę w mokrych włosach, jest godzina już 12:11, ja siedzę w mokrych włosach, właśnie się pomalowałam i zaraz sobie te włosy wysuszę, a w zasadzie jeszcze może chwilę poczekam, póki jeszcze nie wychodzę, to troszkę zawsze same podeskną. Ja nigdy przed suszeniem ich nie rozczesuję, dlatego właśnie są takie pokołtunione, jakie są. Natomiast zrobiłam sobie dzisiaj troszeczkę inny makijaż, no wy niewiele pewnie zobaczycie, bo to nie jest jakiś mega mocny makijaż, ale teraz przed świętami królują takie makijaże, że są czerwone usta i złota kreska albo złoty cień na powiece. I oglądałam się trochę takich makijaży na YouTubie, to nie będę tego ukrywać. I właśnie przypomniało mi się, że ja również posiadam złote kredki. I słuchajcie, nie dość, że mam złoty eyeliner z Golden Rose, to jeszcze mam dwie kredki i dzisiaj sobie użyłam właśnie tych dwóch kredek, dlatego tak tego nie widzicie, bo ja ostatnio cały czas maluję czarną kreskę, ale dzisiaj tak dla odmiany pomyślałam sobie, że właśnie zrobię tymi kredkami i na całości mam taką kredkę z Bourjois Waterproof. Ja nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, to kiedyś moja mama kupiła gdzieś i mi ją dała, nawet nie wiem jaki to jest numer, no taki zobaczcie, kolor, takie złoto, ale takie ciemniejsze złoto, takie brąz ze złotem, coś takiego. I tą właśnie kredkę mam na całym tutaj, na całej linii rzęs, natomiast z przodu domalowałam sobie jeszcze taką kredką Golden Rose w kolorku 102. Ta już jest taka mocno złota. I tutaj ten przód sobie namalowałam po prostu. No nie widać tego jakoś mega mocno, ale jakoś tak mam wrażenie, że to oko jest zawsze troszeczkę bardziej rozświetlone i nie jest też takie ciemne jak zazwyczaj mam z tą krechą czarną. Także myślę, że te kredki powinnam teraz używać. To jest bardzo szybki makijaż. Na pewno szybciej taką kredką maluje się kreskę niż eyelinerem rano, dlatego że jednak eyelinerem trzeba się trochę przyłożyć, a taką kredką to nawet jak sobie wyjedziecie, to tego nie widać. Także przyciemniałam też załamanie. Wykonturowałam twarz, czyli taki standard mój. Co do planów dzisiejszych, to nie wiem za bardzo, co tutaj robić, bo ogólnie jest mecz Lechii w Gdańsku. I nie wiem, z kim oni tam grają, ale zapowiadają Boruty i to niezłe. Nie wiem z kim, bo ja się tym nie interesuję. I tak trochę nie wiem, czy jest sens wyruszać na Gdańsk później. Oczywiście wszystko uzależnione jest od pogody, natomiast jeśli dojedziemy, to będzie to albo jakiś spacer po Gdańsku, więc wezmę kamerę, na pewno coś ponagrywam, albo będzie to kino. Tak, ostatnio słuchajcie co vlog, to opowiadam wam o jakimś filmie, ale póki są fajne filmy w kinie, no to czemu nie chodzić? Tym bardziej, że ja lubię chodzić do kina. Muszę wam powiedzieć, że wrażenia są zupełnie inne niż jak się ogląda coś w domu. I teraz wymyśliłam, że... bo jest ten film z Lady Gagą, ten taki... znowu nie wiem, słuchajcie, nie pamiętam tytułu, ale tak sobie pomyślałam, jak poczytałam opinię, że wszyscy tam siedzą, płaczą, bo to jest taki bardzo wzruszający film i smutny, tak sobie pomyślałam, kurczę, ja nie chcę takiego filmu oglądać, może on jest fajny, ale no nie na teraz, to jest, ja mam taki teraz nastrój, że muszę coś takiego, wiecie, konkretnego obejrzeć i pomyślałam sobie, że pojedziemy jak już coś na ten horror, diabeł, inkarnacja? Nie wiem, coś tam z diabłem. W każdym razie leci od piątku w kinach, więc jeszcze opinii nie ma, nie wiem czy fajny czy nie, ale tak sobie pomyślałam, że jak już bym miała jechać do kina, to właśnie na ten film. Także będę na pewno brała później kamerę, jak coś się będzie działo. Póki co będę szła pewnie do moich rodziców na 14 standardowo, zaniosę wszystkie ubrania, które wczoraj posprzątałam, bo tak kończyłam ostatniego vloga, że sprzątałam w chacie. I... no i mam trochę tych ubrań do wyniesienia, nie chcę, żeby mi stały tam w dużym pokoju, więc wezmę te siaty, wyniosę i potem zobaczymy wieczorem, co się będzie działo. Ja też mówiłam wam o świątecznym filmie, słuchajcie, że chciałam obejrzeć. Ostatecznie obejrzałam coś na TVN-ie, jakiś tam leciał film, dość fajny, Niemożliwe, czy coś takiego, z 2012 roku. Jaki w miarę świeży film, podobno w kinach był, ja nie wiem, na Faktach. I... ostatecznie nie obejrzałam świątecznego filmu, ale może uda mi się obejrzeć na przykład dzisiaj. I ja wam mówiłam, że to jest film z Sarą Jessica Parker i to jest Rodzinny Dom Wariatów. Tak się nazywa ten film, przypomniało mi się wczoraj. Także jak uda mi się tego sobie jeszcze dzisiaj obejrzeć, zobaczymy. No i takie plany, słuchajcie, na dzisiejszy dzień, czyli znowu bez plan tak naprawdę. Ja mam też jutro ten poniedziałek wolny i tak chciałabym nagrać wam właśnie vloga jakoś przez te dwa dni, bo póki jest jakiś taki w miarę światło ok, to chciałabym właśnie ponagrywać, bo tymi wieczorami, to jak ja słuchajcie potem oglądam te vlogi i patrzę jak to wygląda, no nie jest źle, no bo ja nie mam jakiegoś tutaj słabego światła, ale jednak w takim świetle się lepiej ogląda, no powiedzcie sami. Także w miarę możliwości postaram się wam ponagrywać coś w ciągu dnia, a tymczasem będę uciekała i połączę się pewnie już jak przyjdę od moich rodziców.
po co wymyślać, jak można ubrać się po prostu na czarno i też się dobrze wygląda. Także słuchajcie, dzisiaj jestem znowu diabłem, mam czarną bluzkę zwykłą, taką w miarę cienką z firmy Villa, chyba kiedyś kupiona dawno temu, ona jest stara jak świat. Do tego mam nerkę z Reserved, tą taką, taka skóra krokodyla, zobaczcie. Bardzo ładna ona jest. Jedyny akcent odróżniający się od całości tak naprawdę. Do tego spodnie te z dziurami z Zary i czarne skarpetki nawet, słuchajcie. Zaraz założę czarne buty i zieloną kurtkę khaki i nie wiem, może wam się pokaże, ale to nic nowego tak naprawdę. No ale dobra, poczekajcie chwilę. No i założyłam, słuchajcie, tą kurtkę z Kropa, czy tam skądś, czy z Hubsa, nigdy nie wiem, chyba z Kropa, tą taką khaki i do tego buty z klamrami. Słuchajcie, żeby nie było tak nudno, założyłam buty z klamrami, a tak na serio to założyłam je dlatego, że pada i szkoda mi nam tych CCC, także idę w nich. No i z racji tego, że tu jest jeszcze ten baran, który jeszcze coś tam grzeje, niewiele, ale grzeje, to stwierdziłam, że taką cienką bluzkę pod spód założę i no i tyle. Także taki strój. Póki co ostatnio chodzę coraz w tej kurtce, bo jakoś tak mi jest wygodnie. Ona ma kaptur, a ciągle pada, więc zawsze mogę sobie ten kaptur zarzucić, a ta taka moja Moro, też pewnie wiecie, która, taka z H&M-u, ona niestety jest ciut już za cienka i mimo tego, że ma fajny, duży kaptur, to jednak się nie nadaje, a ta z Mojito z kolei nie ma kaptura, no i płaszcze też nie mają kaptura, także to jest jedyna kurtka taka na teraz do chodzenia, więc czapki chyba nie będę zakładać. Powiem wam szczerze, że jakoś tak nie wydaje mi się, żeby było aż tak zimno, no ale może wezmę najwyżej jakbym miała zmarznąć, to po drodze sobie założę, ale póki co tak pójdę. Włosy sobie wysuszyłam, tylko tutaj spięłam, także tak to wygląda. Także uciekam i do później. Ja właśnie wróciłam, jest godzina za 24. Siedzę sobie teraz przy choince, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Jezus, tak fajnie się siedzi przy tej choince, po prostu zupełnie inny klimat, mimo tego, że to jest tylko choinka taka mała, od razu w domu jest inaczej. Jeśli chodzi o pogodę na zewnątrz, to muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę ciepło. Ja szłam w tej cienkiej bluzce, którą mam jeszcze na sobie, już założyłam sobie, zobaczcie, spodnie od Resu. Natomiast szłam w tej cienkiej bluzce i w tej kurtce zielonej i było mi bardzo, bardzo ciepło. Teraz tą kurtkę wrzuciłam tutaj do prania, na takie szybkie pranie, dlatego, że znalazłam jeszcze starą kurtkę z Kropa, taką czarną, bo ja ją przestałam nosić, dlatego że mi się zamek w niej rozpina. I tak sobie pomyślałam, że wiecie co, ona jest na tyle fajna, że nie wiem, czy nie wymienię w niej zamka i jeszcze w tym roku powstrzymam się z kupnem kurtki, dlatego że nie wiem, czy chce mi się wydawać 150, tak liczę na wyprzedażach, złotych za kurtkę, chyba że naprawdę znajdę jakąś taką w mega atrakcyjnej cenie, to wtedy okej, ale tak sobie teraz pomyślałam, że jak nie znajdę nic takiego mega interesującego w dobrej cenie, to chyba jeszcze w tej pochodzę. Tylko mówię, kwestia tego zamka, nie wiem, ile będzie kosztowało, ile będzie kosztowała wymiana zamka, ale pewnie z 2-3 dychy, tak mi się wydaje, z zamkiem już liczę oczywiście. No zobaczymy, zobaczymy, czy to się będzie kalkulowało, czy nie, ale jak coś, to jeszcze mam tamtą w zanadrzu, więc ją ponoszę po prostu. Także czystki w szafie się opłacało robić, dlatego że przynajmniej znalazłam kilka rzeczy, zobaczyłam, co mam i no i tyle. Także teraz sobie usiądę i chyba włączę jeszcze YouTube'a, pooglądam, bo nie wiem, co z tym kinem za bardzo, czy jechać gdzieś, czy nie jechać. Zaraz zobaczymy. W każdym razie, jeśli będę dziś jechała, to na pewno wezmę kamerkę i coś wam ponagrywam. I don't need a bunch of red parcels with ribbons. All I want. It's a shoulder that's tried and true. I don't need jewelry with stones that glisten. All I want is a mistletoe and you. There's one thing that I've been longing for all year. Something special. Hej, witajcie w poniedziałek. Ja właśnie zaczęłam się malować, nałożyłam sobie dosłownie podkład i zrobiłam brwi i pomyślałam, czemu nie odpalić kamery i sobie z wami nie porozmawiać, skoro się maluję. Piję sobie jeszcze kawę.
Właśnie zjadłam śniadanie, także parówkę z keczupem, a w zasadzie serdelka to była. Także nałożyłam sobie już podkład z Rimmela, Match Perfection, setkę. Dzisiaj słuchajcie korektor ten z Maybelline, ponieważ chcę go skończyć, bo no tego już tutaj w ogóle nie ma w opakowaniu. Ja wam mówiłam, że jak ja wyciągnęłam, o którejś z was chyba odpisywałam, że jak wyciągnęłam tą gumę, to tam już praktycznie nic nie było. Mi się tylko upaćkał ten aplikator tutaj od tego, wiecie, od tej szyjki, bo tutaj był produkt jeszcze pod tym plastikowym czymś, natomiast tam na dole już nic nie było, było pusto, więc on już jest tak naprawdę, idzie do denka. Więc dzisiaj stwierdziłam, że użyję tego korektora, żeby go wykorzystać. No, wygląda jak wygląda, szału nie ma, nie, kryć nie kryje nic, także będę musiała pod nos chyba sobie nałożyć jakiegoś innego korektora jeszcze. Nie wiem, czy tego Sensic, czy jeszcze jakiegoś innego, może mam jakiś inny jeszcze otwarty, nie wiem, muszę zobaczyć. W każdym razie dalej go nie lubię. No i przypudrowałam sobie twarz Lovely HD Loose Powder. Czekajcie, bo jest otwarty. A brwi standardowo Avon, ta kredka Soft Black. Także teraz pomaluję sobie oczy. Nie będzie tu nic skomplikowanego, ale tak sobie pomyślałam, że czemu miałabym nie odpalić kamery, skoro i tak się maluję, i tak się maluję, to mogę sobie chwilę z wami pogadać. Tylko sobie pędzelek wezmę jakiś do cienia. Dobra, nałożę sobie ten cień z My Secret, ten jasny. Taki sobie jest, 505 numer. Także, słuchajcie, wczoraj w tym kinie w ogóle byłam w szoku, dlatego że było strasznie dużo osób. Ja myślałam, że na tym horrorze nie będzie aż tylu osób, bo ogólnie ostatnio jak byłam w kinie, wiecie co, bo u mnie w multikinie też jest promocja, stała promocja i bilety są po 15 i po 16 zł. W poniedziałki i wtorki są po 15, a resztę tygodnia po 16 zł, więc to jest naprawdę mało, bo one już kosztowały 20 ileś, także zrobili taką promocję, bo to kino jest trochę w takim miejscu, że tam ciężko dojechać bez samochodu. Znaczy jeżdżą jakieś tramwaje, ale ogólnie no w takim jest miejscu, że zaczęło coraz mniej osób tam przychodzić, zaczęły się otwierać nowe kina i oni zrobili taką promkę i to jest chyba najtaniej w Trójmieście, przynajmniej nie wiem, żeby gdzieś taniej było, kurde, słońce świeci. Nie wiem, żeby gdzieś było taniej, także to jest naprawdę okej cena. U mnie w mieście, w moim mini kinie nie ma tego filmu, dlatego właśnie tam pojechaliśmy i oprócz tego, że właśnie była praktycznie cała sala pełna, trochę lepiej mi się wtedy ogląda, jak wiem, że nie tylko ja się będę bała, także cała sala była pełna i co mnie wkurzyło, to oczywiście te reklamy, to jest to, co ja wam ostatnio mówiłam. Kurde, będę w paski. To co ja wam ostatnio mówiłam, że w tym multikinie te reklamy, które trwają 30 minut, a nawet i więcej, to jest jakaś tragedia. To jest po prostu, słuchajcie, załamka i to mi się bardzo nie podobało, no ale no dobra, jakoś słuchajcie, przeczekaliśmy. Film był na 19:30 i w sumie no zaczął się po 20 chwilę, także trochę sobie na niego poczekaliśmy. I to był Diabeł Inkarnacja. Ja ogólnie już od dłuższego czasu staram się horrorów nie oglądać, dlatego że kiedyś to był mój ulubiony gatunek filmowy. Oglądałam po dwa dziennie, co czasami trzy, mówiłam wam. Obejrzałam chyba wszystkie horrory, jakie są, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko, że ja po tytułach to ja nie pamiętam. W każdym razie bardzo dużo horrorów obejrzałam w swoim życiu. Ale pewnego dnia się przeprowadziłam i zamieszkałam sama koło cmentarza, to mi się odechciało horrorków. I teraz tak raz na ruski rok coś sobie obejrzę, jak jest w kinie. I właśnie wczoraj był ten dzień, kiedy pomyślałam, dobra, jedziemy na horror. Jacek też chciał jechać, więc stwierdziliśmy, że no pojedziemy, no co nam szkodzi. I niestety, no wiecie co? Poczekajcie, no co tu jest grane? Chyba muszę się przesiąść kawałek dalej, poczekajcie. Kurde, no. Żebym kawy nie wylała. Taka jest właśnie dzisiaj pogoda. W sumie tylko się cieszyć, bo w końcu nie pada, no ale zaburzyła mi moją miejscówę tutaj teraz te promienie słoneczne. O, tu jest też dobrze. Także słuchajcie, żeby kamera stabilnie stała. Dobra. No, także muszę wam powiedzieć, że ogólnie, jeśli chodzi o horror, to Jacek też chyba na tym skończyłam. Jacek też chciał jechać, więc stwierdziliśmy, dobra, jedziemy. I niestety, mój błąd, że ja nie doczytałam, o czym jest ten horror. Dlatego, że okazało się, że to jest horror o opętaniu. Opętanie, egzorcyzmy i takie tam rzeczy. Ogólnie film jest podobny do tego filmu Autopsja Jane Doe. Nie wiem, czy oglądaliście. To jest film też, który był w kinie chyba 2 lata temu. Ja go oglądałam sobie na kompie jakiś czas temu. I on mi się dosyć podobał, muszę wam powiedzieć. Nawet wam mówiłam. Fakt jest taki, że cała akcja filmu dzieje się w kostnicy. Oni nie wychodzą poza kostnicę. To tak w sumie w tym filmie też cała akcja dzieje się w kostnicy. Więc tutaj nie ma jakby niczego innego.
podobny jest, bo tam też jest jakieś opętanie, więc podobne są takie te wątki niektóre, natomiast muszę wam powiedzieć, że ten film był naprawdę straszny. Także jeżeli lubicie horrory, to myślę, że możecie iść na ten film, naprawdę, bo jest taki kurde, taki przerażający momentami i w ogóle główną rolę w tym filmie gra dziewczyna, taka z ciemnymi włosami, nie wiem jak ona się nazywa, natomiast od razu jak zobaczyłam ją na początku filmu, to już wiedziałam, że skąd się z nami. Słuchajcie, okazało się, że to jest, jak potem sobie sprawdziłam, że to jest aktorka, która grała w Słodkich Kłamstewkach. Jeżeli oglądałyście ten serial, to będziecie wiedziały, o którą chodzi. No mówię, jak ktoś lubi horrory, to pewnie czemu nie. W sumie to jest jeden chyba z takich straszniejszych horrorów, jakie ostatnio widziałam. Oni już, słuchajcie, tyle zrobili tych filmów o tych opętaniach, o tych egzorcyzmach, o tych domach nawiedzonych i jeszcze potrafią wymyśleć coś, co człowieka zaskoczy. Tutaj nie, to nie jest tak, że tutaj nie wiadomo ile akcji zaskakujących jest, ale jest tak to zrobione wszystko, że naprawdę... Nawet dla takich twardzieli jak ja znajdzie się coś, co spowoduje, że ja się wystraszę, także... Jeżeli lubicie horrory, to możecie iść zobaczyć. Oczywiście wszystko jest kwestią, wiecie, gustu. Może wam się nie podobać, albo komuś, kto ogląda teraz na przykład, tak jak ja kiedyś, milion horrorów dziennie, albo w tygodniowo, no to wiadomo, że może mu się nie spodobać ten film, ale ogólnie ja uważam, że jest się czego bać, także... Także wam myślę, że mogę wam polecić ten film. Dzisiaj chyba dla odmiany, dla odmóżdżenia w końcu włączę świąteczny film. My w ogóle, ja się szykuję, ja mam ten wolny poniedziałek, ja się szykuję, bo będziemy zaraz jechać do Pepco. Postanowiłam, słuchajcie, że oddam ten stolik, dlatego że kupię sobie stolik do kanapy inny. Ja mam go już, mam w głowie ten stolik, upatrzyłam sobie już jakiś czas temu, on chyba w Ikei jest, ale w Ikei jest drogi i stwierdziłam, że, czy w Jusku, że poszukam go gdzieś na necie i jak go kupię, to słuchajcie, ten mały, biały, taki okrągły z Netto, on będzie pod kwiata. Nie będę tyle klamotów zostawiała, bo jest mi to niepotrzebne. Także pomalowałam sobie oczy eyelinerem tym z The Miau, Studio Lash The Miau z Miss Sporty, którego już nie ma. Teraz sobie wytuszuję Eveline, nie Golden Rose, pomyliłam się ostatnio, słuchajcie, tym tuszem rzęsy. Ale właśnie, będziemy jechać, bo chciałam, tak jak wam ostatnio wspominałam, kupić sobie jakieś jeszcze ozdóbki małe, świąteczne. Także będziemy jechać do Pepco na pewno, potem do, może z tego Juska właśnie pojedziemy, bo tam też jakieś są podobno promocje, bo powiem wam szczerze, że chyba chciałabym uniknąć wyjazdu do Ikei, bo tam jak się pojedzie do Ikei, to tam jest, wiecie, tam nie trzeba dużo chodzić, ale przy kasach, na parkingu i tak dalej, szukanie miejsca parkingowego, to tam się straci tyle czasu, że, a ja tak naprawdę z... Chciałam poszewki na poduszki kupić, także tak jak wam ostatnio we vlogu chyba mówiłam. Także właśnie nie wiem co tu zrobić, kurczę. Nie wiem czy w Jusku mają 50 na 60 poszewki, bo takie niby wszystko standardowe, a jak się potem okazuje, to nigdzie tego nie ma, także trochę nie wiem co tu wymyśleć. Wolałabym pojechać do Pepco, do tego Juska, bo one są u mnie tutaj w mieście. Znaczy Pepco, gdzieś w Lanulciu. Tak mi się, myślałam, że mi się przywidziało, że tu coś przeszło koło mnie. Gdzieś, Wlenulka. Gdzieś, kochana. Także słuchajcie, taki dzisiaj plan wyjazdowy jest. Jak kupię w Jusku te poszewki, chciałam też jakiś ręcznik kupić, to... A to do Ikei nie będziemy jechać. Pójdziemy jeszcze do forum, bo ja muszę pooddawać te rzeczy z Mango. Jezu, jeszcze wam coś powiem, ale to już nie śmiejcie się tylko ze mnie. Wtedy jak wam... Ja wam w tym filmie to pokazywałam, czy w tamtym? W tamtym. Pokazywałam wam te rzeczy z Zary i mówiłam, że zamówiłam czarny golf w rozmiarze M. I że jest ciut dłuższy. I Franusiu, zostaw kawę. Wyobraźcie sobie, że po tym jak już zdjęłam te rzeczy i chciałam włożyć do szafki, tak sobie pomyślałam, a porównam tą M-kę z tą moją S-ką szarą. Słuchajcie, oprócz tego, że faktycznie jest dość długi ten sweter, prawie takiej długości jak ta S-ka, bo ta S-ka jest idealna, to wyobraźcie sobie, że te rękawy są naprawdę krótkie i stwierdziłam, że ja pierdzielę, co z tymi rozmiarami jest w tej Zarze. Ta, ogólnie ta M-ka, tak jak wam mówiłam, niczym się nie różni od S-ki, tylko jest ciut dłuższa, ale wydaje mi się, że rękawy ma krótsze. Także zgadnijcie, co zrobiłam. Zamówiłam L-kę. Nie wiem, jak będzie z tą L-ką. Ona ma przyjść dzisiaj do forum, bo już nie chciałam zamawiać do domu, dlatego że jedna rzecz, to znowu bym musiała płacić za przesyłkę albo brać coś znowu do tego dobrać. Już mi się nie chce jeździć i zwracać cały czas. Więc wzięłam po prostu odbiór w sklepie, bo i tak wiedziałam, że będę w forum i tak będę. Także
Wezmę tą, mam nadzieję, że właśnie przyjedzie ta do sklepu, ta dostawa do, tak do godziny 13, jak ja tam będę, bo chciałabym ten sweter odebrać, przymierzyć. Jestem ciekawa, słuchajcie, jak ta L-ka będzie wyglądała, bo coś dziwnego jest z tymi rozmiarami. Moja siostra ma L-kę i mówiła, że jest duża, no ale kurczę, no to podejrzewam, że to wszystko zależy, jak się trafi, także dziwnie jakoś dzisiaj wyglądam, jakbym chora była, ale to, Boże, poczekajcie, bo to może dlatego, że nie mam jeszcze wykonturowanej twarzy, ale jakoś tak... Wow, wow! Jezus, tuż mi spadł. Nie wiem, gdzie jest raneczka. Łaziła sobie tutaj, ale nie wiem, gdzie jest. Czy też włosy rozczesać? Dolne. Pomaluję sobie chyba jeszcze jakimś takim zawalaj, mam tu resztkę. Te dolne. Jest lusterko. Powiem wam, że nie umiem robić makijaży. Zawsze, w sensie z kamerą. Zawsze to jest takie chaotyczne bardzo, ale muszę się nauczyć. Żebyście też dla odmiany miały coś innego. Już tak nie mogę się skupić, bo trochę szukam czegoś, trochę gadam. Gdybym nie miała wszystko w jednym miejscu, też by było inaczej. O. Nie wiem, mi się wydaje, że moja twarz tak dziwnie wygląda przez ten korektor właśnie, że on jest taki, właśnie o taki, że nic nie zakrył. I mam takie tutaj, zobaczcie, sińce pod oczami. Już nic nie zrobię, bo ja to przypudrowałam, ale to wygląda bardzo źle. Także poczekajcie, telefon dzwoni. No dobra, już jestem. Słuchajcie, jeszcze chciałam wam coś pokazać, póki pamiętam. Ta gąbeczka Blended. Ja ją kupiłam jakiś czas temu, już dość dawno, ona jest brudna, bo ja ją dzisiaj używałam. Natomiast skończyły mi się te moje małe takie, wiecie, gąbeczki w tym takim kółku z Rossmana, które kosztują 7 zł. Ja zawsze wam mówię, że one są super nakładania makijażu i jak mi się skończyły, stwierdziłam, że nie będę na razie kupować nowych, tylko skończę, no, wykorzystam tą gąbeczkę. I używam jej codziennie, od chyba miesiąca i niestety, nie wiem czy wy to zobaczycie, jak ona wygląda. Ona jest bardzo zniszczona, oprócz tego, że jest brudna, no bo jej jeszcze nie myłam, ja ją rano myję, jak będę jej używała. Przy okazji wtedy będzie zmoczona. Zobaczcie, jak ona... Fraduś! Słuchajcie, jest tak wygląda, jakby miała po prostu nie wiem ile. No słaba jest jakościowo, to trzeba jej przyznać, że nie jest jakoś super ekstra, zobaczcie. Taka popękana cała. A ja ją bardzo delikatnie myję, po prostu tylko tak wyciskam, nawet paznokciami nie ruszam, bo wiem, że one są, te gąbki trzeba uważać, jeżeli jak ma się paznokcie, także no szkoda, fanusiu. Ona nie jest jakaś mega droga, ale jakoś jest jaka jest. Ja jeszcze chyba dzisiaj jak będę w Rossmanie kupię sobie te małe gąbeczki, bo jakoś tak dobrze mi się nim maluje. Także to chciałam wam pokazać i teraz wykonturuję sobie twarz, żeby wyglądać jak człowiek. Frenusiu, jak ty mi zaraz to zwalisz, to będziemy tutaj, wiesz co, miały. Poczekajcie, wezmę taki pędzel z biedry i najpierw sobie tym z biedry, wykonturuję twarz. W sensie zrobię takie kreski, żeby podkreślić kontur. No co, Pysiulku? Ona mi tu kosmetyki, słuchajcie, przestawia. Tak się nauczyła od małego i jak widzi kosmetyki, czekajcie, mam jakieś farfocle, to zawsze mnie nosem przestawia i zrzuca z łóżka. Może to musiała jeszcze szyję zrobić, bo ta szyja jakoś tak wygląda nijak. Dobra. Dziwnie dzisiaj wyglądam. Jakoś, słuchajcie, chyba ten korektor to powoduje. Bardzo, bardzo się sobie nie podobam. Dzisiaj w ogóle jest takie słońce, że nie wiem, czy wam mówiłam, chyba założę mój płaszcz z mango karmelowy w końcu. Franuś, no co ty? Wiecie co, poczekajcie. Warunki mam po prostu masakryczne, żeby nagrywać, bo tu ciągle coś mi przeszkadza. Franuś! Jak nie telefon, to królik, no. Ja wam pokażę. Tak właśnie ona tu siedzi. Franeczko, ale weź odejdź. No co ty? No co ty? No co ty mi tu robisz? To mi tu kosmetyki przywala. No co ty? Kto mi tu kosmetyki? Nie gryź, no. Łobuzie, odejdź. Odejdź, łobuzie. Odejdź, łobuziaczku. No, także słuchajcie, tak tu się właśnie nagrywa. W takich warunkach. Tak, Franuniuś, bo mi zwalisz to. Dobra.
Coś tam jest, jakiś kontur, ale nie widzę go tutaj, bo tu jest takie dziwne światło. U góry jest nieco lepsze, tu gdzie kamera stoi. Ale dobra, wezmę sobie, żeby nie przegiąć, Golden Rose. I nałożę takim pędzlem. Zobaczcie, co ja z nim zrobiłam. Sklejam go taśmą. To jest taki stary pędzel z AliExpress, którego połowa włosów wypadła. I z czasem się okazało, że on jest super do nakładania bronzera, także... Patrzę, co tu mam, bo myślałam, że coś musiał być jakiś farfotyl znowu. Gdzie mnie wygląda, mój Boże. Trochę na szyję dam. Franuś, ale nie kop! Z tym królikiem się nie da nagrywać. On jest gorszy niż dziecko. Franuś! I trochę rozświetlacza. Dam dzisiaj znowu Pink Bite, bo to jest chyba najlepszy... Czekajcie, czy to coś da? Dobra. Pink Bite. Trochę rozświetlę sobie buzię. Dobra, przegoniłam królika. Pink Bite na poliki. Troszkę sobie tu rozświetlę. Poliki. Trochę nos. Kurczę, wiecie co, z chęcią bym coś dodała pod te oczy, ale się teraz boję, jak mam puder, bo... No zobaczcie, jak to wygląda. Ja mam wory pod oczami, to fakt, ale to, wiecie, jakbym miała dobry korektor, który by przykrył tutaj te cienie, to zawsze by to się trochę wyrównało, bo jak tutaj nałożę na... Sam pokażę to... O, może tym... Tu. W to miejsce. Jakbym nałożyła coś jasnego, to ten... Wiecie, to się uwypukli trochę, to wgłębienie i to tak lepiej wygląda. Natomiast tutaj niestety nic się nie uwypukliło. Także... Jezus, jak ja wyglądam. No co, nic nie zrobię, no, tym co mam zrobić. Także... Chyba nie będę używała tego korektora z tego wynika, bo... Może na lato go zostawię faktycznie, bo teraz to coś strasznego. To mi musi trochę rozświetlić tą skórę pod oczami, a nie. W ogóle on jest chyba też teraz występuje w jaśniejszym kolorze, bo ja mam ten 01 Light i on jest dla mnie właśnie taki... On nie jest za jasny, on jest w kolorze mojej cery, a to nie o to chodzi, bo jak jest w kolorze mojej cery, to nic nie robi. Po prostu nakładacie go i wyglądacie tak samo. O. A on jeszcze dla mnie bardzo słabo kryje, więc to już jest w ogóle... Mam jeszcze tego, tej resztkę, poczekajcie, może coś tutaj... O. Chociaż pod nos. O, gdzie do ludzi z takim czerwonym nosem? Pierdziele. Człowiek ma wolny dzień, chce dobrze wyglądać. Jechać zrelaksowany na zakupy. Myślę, nie będę zrelaksowana na zakupach, jak będę się źle czuła. Ja pierdzielę, dodać, słuchajcie, no dobra. Tutaj jest taka resztka na tej szczoteczce. W sumie skrzanić nic nie mogę, bo już gorzej wyglądać nie mogę prawdopodobnie, więc... zaryzykujmy. Czy tu? No dobra. Tak to wszystko wygląda. Także będę się teraz z wami żegnała. Postaram się wam pokazać jeszcze strój dnia, a jak coś, to odezwę się też do was gdzieś tam z drogi. Słuchajcie, pokażę wam tylko, w czym jadę. Przestawiłam lustro, bo tak się odbijało słońce w oknie, że niestety nic nie było widać. Dalej źle się czuję sama ze sobą, tak jak to było parę minut wcześniej. Spiłam tylko włosy tą gumką z HM-u. Nie wiem, czy nie założę czapki. Wezmę w razie czego, bo jest chyba... telefon mi pokazuje, że są 4 stopnie na plusie, ale odczuwalna minus 4, więc nie wiem. Taką starą bluzkę z czarną z lumpeksu, z takim rękawem 3/4, to jest taka dzianinowa bluzka, także nie wiem, no założyłam ją, bo w sumie jak będę chodziła gdzieś po sklepach, to raczej nie powinno mi być zimno. Wezmę może jeszcze jakiś szal, nerka z Reserved, jeansy stare ze Stradivariusa, kapcie, Boże, wiedziałam, że czegoś nie wezmę.
buty z House'a, także, no i ta kurtka z Mojito. Także w rękę biorę wszystkie rzeczy, które mam do oddania i no i co, no i jadę, także słuchajcie, postaram się odezwać do Was po drodze, jak będę miała oczywiście chwilę i powiem Wam, czy coś kupiłam, coś załatwiłam, czy nie. I don't need a bunch of red parcels with ribbons. All I want is a shoulder that's tried and true. I don't need jewelry with stones that glisten. Is a mistletoe and you. There's one thing that I've been longing for all year. Something special that I've been looking forward to. Let's start a fire. Snuggle up real close, my dear. That's all I want, just a mistletoe and you. I'm as bad as the next girl with trinkets and things. Łączę się z Wami z parkingu Forum, dlatego że całą drogę jak jechaliśmy z Ikei chciałam coś nagrać, ale nie dało się, bo było takie słońce, a teraz szukamy miejsca parkingowego, w ogóle jest tyle ludzi wszędzie, a przecież to jest poniedziałek. Ja nie wiem, czy ci ludzie nie pracują, czy co się dzieje, o widzicie jakie słońce? Także pogoda jest piękna, ja chodzę cały czas tak rozpięta i jest mi normalnie ciepło, także teraz zaparkujemy i pójdziemy do Forum załatwić to, co mieliśmy załatwić. O, tutaj ktoś wyjechał. Ogólnie nic świątecznego nie kupiłam. Kupiłam parę rzeczy takich domowych, ale za dużo świątecznych rzeczy nie mam, bo... Czekaj. No bo nic takiego nie było, co by mnie zainteresowało. Także idziemy teraz do forum i odezwę się zaraz jak wyjdziemy. Słuchajcie, właśnie wyjechaliśmy z forum i bardzo się wkurzyłam, dlatego że nie wzięłam dowodu osobistego i nie mogłam odebrać mojego zamówienia z Zary. Ja w ogóle pierwszy słyszę, żeby do odbioru potrzebny był dowód. Nigdy nie dawałam nigdzie, a w Zarze nie wiem, czy kiedykolwiek coś odbierałam w sklepie, nie przypominam sobie i... A tym bardziej nie przypominam sobie, żebym dowód musiała pokazywać, także... Tego swetra, tego golfa czarnego nie odebrałam. W House, nie wiem czy Wam powiedziałam przed chwilą, reklamowałam spodnie, te takie czarne rurki, dlatego że one tak obłaziły, że stwierdziłam, że zareklamuję je, bo w nich się, słuchajcie, nie dało chodzić. Po prostu za każdym razem, jak je wyprałam, to one coraz bardziej obłaziły. I pani mi zaznaczyła, bo się mnie pytała, czy chcę wymianę towaru na nowy, czy zwrot gotówki. Ja powiedziałam, że zwrot gotówki i minęło 20 dni tak naprawdę od złożenia reklamacji. I w końcu tam pojechałam, a pani do mnie jakaś inna mówi, że zaraz mi przyniesie nowe spodnie. Oczywiście powiedziałam, że nie chcę, że tu jest napisane, że ma mi zwrócić gotówkę i że ja chcę gotówkę. Poszła się z kimś naradzić i wróciła i faktycznie oddała mi tą gotówkę, także uff, bo nie chciałabym drugich tych spodni, dlatego że materiał mają po prostu fatalny. I jeszcze gdzie byliśmy? W Mango. Aha, w Mango. Zwrócić te spodnie i tą bluzkę i torebkę w Reserved, także... Wszystko zwróciłam, będę musiała jeszcze raz jechać do Gdańska, ale już dzisiaj chyba nie będzie mi się chciało, zresztą zobaczę, jak nie dzisiaj, no to nie wiem ile to zamówienie tam może być w tej Zarze. Najwyżej podjadę sobie albo w tygodniu, albo w sobotę dopiero, także podobno teraz są sklepy otwarte w każdą niedzielę do świąt, prawda? No podobno w każdą niedzielę, także no dobra, jakoś będę musiała odebrać, nawet nie wiem czy ta Elka będzie dobra, także myślałam, że od razu zobaczę i ewentualnie oddam, ale to może mój błąd, że ja nie wnoszę przy sobie dowodu. Nie, mogłam wziąć w sumie. No, także teraz jedziemy jeszcze do Lidla i koniec zakupów. Jak będę już w domu, to pokażę Wam wszystkie te rzeczy, które kupiłam tak naprawdę do domu. Hej, ja właśnie wróciłam do domu, jest godzina 15:05 dokładnie i pokażę Wam tak na szybko, co kupiłam. Może najpierw spożywcze rzeczy, ale bo byłam w Lidlu, ale tu nic takiego też nie ma wielkiego. Kupiłam dwa banany. Chleb jakiś taki wzięłam, jak taka bułka duża on wygląda. Ja nie wiem, jaki to jest jakoś chleb. Coś tam z pieca, nie wiem, bardzo fajny, mięciutki, także wzięłam sobie na kolację i na śniadanie, pewnie będę miała. Wzięłam sobie też marchewki, dużo marchewek, dlatego że wiecie co,
Ostatnio mam taki wstręt do jedzenia, co akurat jest dobre w sumie, a do mięsa to już w ogóle i pomyślałam sobie, że zrobię sobie i dzisiaj, i jutro do pracy taką surówkę z marchewki i z jabłka. Jabłka też mam kupione ostatnio, także dlatego wziąłam sobie, nie wiem ile to jest kilogram, 5 sztuk. Mam też jogurt typu greckiego. Wziąłam też sobie jakieś takie kefiry na drugie śniadanie, jogurt do picia, no bo mówię, nie chce mi się jeść, więc coś, żeby mieć, no żeby, wiecie, żebym głodna nie była w pracy, jak jutro pójdę. Mam też sok z marchwi, to dzisiaj sobie na kolację pewnie wypiję, albo zaraz, nie wiem. Pasztet. Dawno nie jadłam, 100 lat nie jadłam, dlatego wzięłam. Ibuprom, bo mi się ostatnio skończyły tabletki, rzadko biorę, ale no muszę mieć. I takie worki na śmieci. Takie zawiązywane u góry. Tanie były, chyba 2,70. Także to wszystko z Lidla. Natomiast jeśli chodzi o te zakupy takie domowe, to słuchajcie, kupiłam taką wycieraczkę w Ikei. Ona jest taka dość ostra, ale bardzo ładna. I pomyślałam sobie, że położę ją tutaj na wejściu, bo ja mam teraz taką brązową. Ale tak dla odmiany taka zielona, czemu nie? Jest całkiem fajna i jest bardziej taka, mówię, ostra, więc jak ktoś będzie w buciorach wchodził, to ten piach prawdopodobnie tu zostanie, bo a nie mi na podłodze, dlatego że ten dywanik, co tam leży, no to jest taki typowy dywanik, więc tam jak nawet ktoś wytrze buty, to i tak wszystko, wiecie, wnosi. I w Ikei jeszcze kupiłam pościel. Znowu kupiłam taką pojedynczą. Tym razem taką. To jest taka zielono... niebiesko-granatowa. I kosztowała 39,90 i wzięłam znowu dwie poduszki, tym razem granatowe, za 20 zł. Także będę mogła sobie dołożyć drugą poduszkę właśnie granatową, będzie ładnie pasowała. Albo jakoś tam miksować, także to całe zakupy z Ikei. Kupiłam jeszcze Pepco, taki kocyk. To jest taki mały koc 130x160, on kosztował, słuchajcie, 7,99. Pepco wyglądał na szary, natomiast jak widzicie, on szary nie jest i tak się zastanawiam, jak on będzie tutaj wyglądał, bo trochę jest podfioletowy. A ja go kupiłam po to, żeby położyć tutaj na siedzisko mojej wersalki, dlatego że jak Frania tam w nocy sobie wchodzi, to żeby, wiecie, nie siedziała na samym łóżku, tylko na kocyku, bo ona potrafi czasami drapać albo coś, ale tak nie wiem, czy on będzie mi tutaj pasował. Muszę zaraz przymierzyć, no mam nadzieję, że ten odcień jakoś się tutaj wpasuje do tej szarości, ale zupełnie, słuchajcie, inaczej w Pepco on wyglądał, także... No trochę się zdziwiłam, jak z nim wyszłam. Co tu jeszcze z Pepco mam? Kapcie w ogóle, zobaczcie jakie kapcie. Nie było nic świątecznego, to chociaż te kapcie wzięłam, chociaż ja nie wiem, czy one są takie świąteczne. Najgorsze jest to, że oni tutaj spinają te kapcie i tak naprawdę nie mogłam ich przymierzyć. A to jest jakiś uniwersalny rozmiar 39-42. No co to jest, słuchajcie, za rozmiar? Także nie wiem, czy one będą dobre. Całe takie miękkie i tutaj są antypoślizgowe, zobaczcie. Mają jakiś napis, także będą... Mogą być całkiem fajne i takie miłe do chodzenia po domu. Co ja mam jeszcze? Kole. Mi się pić chciało. Tu jest czapka. I chyba, słuchajcie, nic więcej nie mam z Pepco. Tak sobie teraz patrzę tutaj. A nie, jeszcze mam skarpetki. Ja zawsze kupuję takie... 39-42 rozmiar za 6,99. Tu są chyba trzy pary takich czarnych. One są spoko. Ja wam powiem szczerze, że one są całkiem spoko. Nie wiem, czy nie jest za ciemno teraz trochę. I czy wszystko dobrze widzieliście. Czy coś jeszcze mam? Nie. Mam jeszcze tylko, słuchajcie, Ziska. Dwa ręczniki. To są to takie ręczniki z takimi tutaj, z takim motywem na dole, o, zwierzęcym. I jeden wzięłam kremowy właśnie z czarnym dołem, a jeden wzięłam brązowy, taki czekoladowy i tutaj są słonie na dole, o. Także takie dwa fajne ręczniki, one były w promocji, kosztowały 13,50 za sztukę, także też niewiele. Więc takie małe zakupy w sumie do domu, ale nic takiego konkretnego nie kupiłam z tego, co chciałam. A już najbardziej wkurzyłam się, słuchajcie, z tą bluzką, z tym golfem z Zary, dlatego że, kurczę, czy tak zawsze było, czy ja po prostu nie pamiętam, ale nie wydaje mi się. Ja, słuchajcie, nie pamiętam, żeby w ogóle dziś dowód pokazywała, jak coś odbieram, także... Trochę niefajnie, tym bardziej, że koleś ewidentnie miał słaby humor dzisiaj i chyba dlatego tak się stało, no bo przecież ja miałam zamówienie w telefonie. Miałam potwierdzenie SMS-em, że mogę odebrać to zamówienie, więc no tylko tak naprawdę brakowało trochę dobrej woli jego, żeby to odebrać, więc i chęci. Także trochę szkoda, no ale cóż, no będę musiała jechać po prostu raz jeszcze, a tak byłam ciekawa, czy ta Elka będzie dobra. No ale cóż, ja teraz, słuchajcie, się przebieram, bo jeszcze siedzę z nerką, zobaczcie, nie wiem, czy zobaczycie, ale mam jeszcze nerkę, jeszcze się nawet nie przebrałam, nic, tylko weszłam i od razu postanowiłam, że wam pokażę te zakupy, także będę się przebierała dzisiaj z racji tego, że mam jeszcze wolny wieczór, to zmontuję od razu ten filmik i... No i tyle, i będę się z wami żegnała. Nie wiem, ile materiału znowu mam, zawsze, słuchajcie, wydaje mi się, że dużo nagrywam,
a potem wchodzi mi 20 minut i jeszcze coś dogrywam, także ciekawe jak teraz będzie. Rano ten makijaż też takie wszystko, słuchajcie, dzisiaj takie, wszystko z wielkim niewypałem dzisiaj tak naprawdę, także mam nadzieję, że mimo wszystko miło będzie Wam się oglądało, a tymczasem co, dziękuję Wam bardzo, że znowu byliście ze mną i serdecznie Was zapraszam na kolejne filmiki, na pewno będzie to vlog, także do zobaczenia, hej!